Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na rozpakowanie urządzenia, które bardzo przyda mi się w testach słuchawek. Jest to tak zwany DAC oraz wzmacniacz słuchawkowy w jednym. DAC, czyli przetwornik cyfrowo-analogowy, mający zamienić sygnał audio z cyfrowego na analogowy, a następnie dostarczyć go w postaci wzmocnionej do naszych słuchawek. A model, który będę testował, to Asus Xonar Essence STU. Jest to model kosztujący jakieś 1400 zł. Nie jest to najdroższa wersja tego urządzenia, ponieważ najdroższa kosztuje chyba 4 albo więcej tysięcy. Jest też wersja troszeczkę tańsza, poniżej 1000, która po prostu występuje w postaci karty wkładanej do komputera. Tak więc za chwilkę przyjrzymy się, co mamy w zestawie, a zestaw jest bardzo bogaty i zobaczycie samo urządzenie. No i oczywiście w najbliższych recenzjach słuchawek, w testach słuchawek będę to urządzenie wykorzystywał, także będę też zdawał Wam relacje na Facebooku, jak to cudeńko mi się sprawuje. Tak więc warto zaglądać na Facebooka, warto zalajkować, a tymczasem zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc widzimy, kartonik jest całkiem spory, widzimy na nim już to urządzenie. Informacje mamy naprawdę tutaj multum. Z ważnych rzeczy jest to, że mamy 600 ohmowy wzmacniacz słuchawkowy, co pozwoli nam podłączyć praktycznie każdy model słuchawek, łącznie z takimi studyjnymi audiofilskimi słuchawkami. Więc bez problemu sobie to urządzenie z tym poradzi. Z tego też, co widziałem na stronie producenta, napakowany jest w wysokiej jakości japońską technologią, czy te wszystkie kondensatory, układy dźwiękowe i tak dalej są po prostu z najwyższej półki. I tutaj, moi drodzy, widzicie też pozostałe wersje, czyli tą wersję do komputera kosztującą jakieś 600-700 zł i tą taką najdroższą wersję, która już kosztuje ładnych kilka tysięcy. Tutaj jeśli rzucicie okiem, mamy też podstawowe takie parametry, zalety tego urządzenia oraz też przedstawione graficznie wszystkie pokrętła, wejścia, wyjścia. Jest tego naprawdę sporo. Jak widzimy, specyfikacje na dole są naprawdę przyzwoite. Jest to już tutaj konkretny sprzęt, jakby nie było. No i dobrze. Więcej szczegółów myślę, że będzie w pełnej recenzji. Natomiast teraz sobie zobaczymy, jak samo urządzenie wygląda i co mamy jeszcze w zestawie ciekawego. Już je rozpakowuję. Zobaczcie, w takim zewnętrznym, miękkim kartoniku mamy drugi kartonik. Jak sobie go rozpakujemy, to już powinno być samo urządzenie. Ok, więc tak. Tutaj mamy instrukcję, Quick Start Guide. Oczywiście się przyda, aby szybko zbadać wszystkie możliwości urządzenia, właśnie opisane wejścia, wyjścia, możliwości połączeń, gdzie słuchawki, gdzie jakiś system głośników i tak dalej, i tak dalej. Teraz, moi drodzy, co tutaj mamy? Mamy zasilacz. Tutaj widzę, że mam jeszcze przejściówkę chyba angielską, dalsza część kabla do zasilacza z płaską wtyczką. Zobaczcie, naprawdę fajny, profesjonalny adapter z dużego jacka na małego jacka, oczywiście pozłacany, to się na pewno bardzo przyda. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale samo urządzenie ma na froncie wejście na dużego jacka, a większość słuchawek, przynajmniej tych, które ja testuję, jest na małym jacku. No i zobaczcie, samo urządzenie, powiem Wam, waży jakieś dobre pół kilo, tak plus minus. Wykonane jest fajnie, ponieważ w całości jest z metalu obudowa. Nie ma tutaj żadnych plastikowych elementów. Front mamy z aluminium szczotkowanego. Ładnie generalnie wygląda. Mamy przyciski oraz potencjometry do regulacji. Tutaj mamy głośność słuchawek oraz głośność ogólna. Tutaj gniazdo na dużego jacka. Przejściówka nam pozwoli podłączyć też każde inne słuchawki. Od spodu fajne antypoślizgi, dlatego urządzenie powinno pewnie się trzymać blatu biurka. No i wszystkie styki, jak widzicie, podłacane. Mam tutaj przełącznik HP Gain, wejście typu RCA na głośniki na przykład, wejście AUX. Tutaj mamy wyjście optyczne, koaksjalne i podłączenie USB.
czyli komunikację z naszym komputerem. Zobaczcie, w zestawie mam jeszcze kabel USB do komunikacji z komputerem oraz płytę Sonar Essence STU ze sterownikami i z instrukcją obsługi też na płycie, z taką pełną już instrukcją. Oczywiście jak widzieliście z instrukcji, domyślam się, że to urządzenie działa nie tylko z komputerem, ponieważ jeśli podłączymy pod niego jakiś amplituner czy inne urządzenie, też będzie nam to działało, ale postaram się to sprawdzić też w testach. No więc dobrze, to jest Asus Sonar Essence STU, czyli DAC i wzmacniacz słuchawkowy w jednym. Teraz będę to urządzenie testował. Na pewno zobaczycie je też w każdej recenzji słuchawek. Poza tym oczywiście będę testował na mojej karcie, którą mam w komputerze, Sound Blaster Icon 3D, która również ma wzmacniacz słuchawkowy 600-ohmowy. Natomiast nie jest to sprzęt z aż tak wysokiej półki jak ten. Dlatego będzie można to sobie porównać i łatwo wyciągnąć jakieś różnice. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was. Cześć!